Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała się przyznać nagrodę w dziedzinie chemii za 2016 rok wspólnie dla trójki naukowców. Są nimi Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart i Bernard L. Ferencha za design i syntezę molekularnych maszyn. Otrzymali Nobla za zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych. Silnik molekularny znajduje się dziś w takim samym stadium jak motor elektryczny w początkach XIX wieku, gdy naukowcy prezentowali pierwsze maszyny elektryczne poruszające korby i koła. Te maszyny doprowadziły do rewolucji, i dziś maszyny elektryczne są obecne wszędzie. Maszyny molekularne będą stosowane do budowania nowych materiałów, leków, czujników o niewyobrażalnej dziś precyzji. Umożliwiają także stworzenie systemów magazynowania energii. Trudno sobie wyobrazić, jakie jeszcze zastosowanie będzie możliwe za kilkadziesiąt lat, tak samo jak w 1830 roku. Nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie zastosowań silnika elektrycznego. Kinezyny, dyneiny, majozyny, mikrotubule, flagele, liczba Reynoldsa, bakterial flagellar, motor, chemotaksja, femtosekundy, polimeraza rybosomy, telomery, hybrydowe polimerazy, DNA, rozdzielczość czasowa, bakteriofagi, determinizm, nanorobotyka, Brain Computer Interface, Neuralink to zagadnienia, o których rozmawiałem w Oksfordzie z Michałem Wójcickim. Zapraszam do wysłuchania ostatniego nagrania rozmowy z mojego wyjazdu do Oksfordu. Borysław Kozielski. All we need to do is make sure we keep talking. Przy mikrofonie Borys Kozielski witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii nauka XXI wieku. Dzisiaj ostatnia rozmowa z Oksfordu, którą nagrywam z panem Michałem Wójcickim. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo. Jest pan doktorantem, czyli przygotowuje pan doktorat na uniwersytecie w Oksfordzie. Tak. Dokładniej w departamencie fizyki i w grupie biofizycznej. Tak, to prawda. Już staram się go kończyć. To już jest mój piąty rok na Oxfordzie. Aha. I tak, jestem w grupie biologicznych silników molekularnych. Zainteresowany jestem generalnie różnego rodzaju silnikami molekularnymi, nanomaszynami czy nanorobotami, w zależności od tego, jak chcemy to nazwać. A swoje eksperymenty głównie przeprowadzam na silniku wici bakteryjnej, czyli Bacterial Flagellar Motor. No, to brzmi niesamowicie, że, że silniki molekularne. W dodatku jeszcze przeczytałem gdzieś tam w opisie, że to są wielkie silniki molekularne, więc to już w ogóle jakoś nie mieści się w głowie. I dlaczego wielkie, skoro są molekularne, prawda? Molekuła to jest jedna dziesiąta nanometra bodajże około, tak? No, może trochę większe. Atomy powiedzmy, to w jednym nanometrze zmieściłoby nam się 3-4 atomy. Mhm. Atomy oczywiście tworzą molekuły, więc te molekuły są większe. One mają po kilka nanometrów, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset w zależności od mhm. tego, jakiej wielkości są to molekuły, na przykład białka aminokwasy moglibyśmy określić jako ogromne molekuły. Mhm. A o dwa um, na przykład? Proszę? Tlen? Tle, tak, no to jest właśnie dwa molekuła mhm. dwuatomowa. Mhm. Miałaby może mniej więcej z nanometr średnicy. Mhm. Więc tak, no, te silniki molekularne stępujące w biologii. To są właśnie silniki w, operujące w takiej skali, mniej więcej między 1 a 100 nanometrów. Mhm, ale to nie um, są naturalne silniki. To nie, jest, to nie jest coś, co działa i my obserwujemy i próbujemy wykorzystać, tylko coś, co konstruujemy, tak? Wręcz przeciwnie, właśnie nie wszyscy ludzie zdają sobie sprawy z tego, że w naszym ciele, w naszym organizmie um, istnieją biliony tryliony różnego rodzaju maszyn, nanorobotów, maszyn molekularnych, które wykorzystują różnego rodzaju mechanizmy i są używane do tego, żeby nasze ciało funkcjonowało. W każdej komórce naszego ciała, komórek w ciele mamy około 30 bilionów. W każdej z tych komórek są tysiące różnego rodzaju maszyn, które wykonują różną pracę. Na przykład transportują jakieś cargo okay. na takich mikrotubulach od jądra komórkowego na zewnątrz. To są kinezyny, jeden z właśnie rodzajów silników molekularnych. Zdecydowanie zachęcam każdego słuchacza, żeby sobie teraz w YouTubie, w wyszukiwarce wpisał kinezyny i zobaczył taką animację. Jestem pewien, że każdy, kto jej do tej pory nie widział, będzie pod ogromnym wrażeniem. Kinezyna to taki motor kroczący, który transportuje cargo, czyli jakiś rodzaj ładunku, właśnie po tych takich autostradach wewnątrzkomórkowych, hmm. mikrotubulach, przyczepiając się do tego cargo, ładunku z jednej strony, a z drugiej strony takimi dwiema, powiedzmy, pseudo nogami krocząc po tej mikrotubuli mhm. i transportując w ten sposób kargo, używa do tego jako paliwa cząstek ATP no, oczywiście przedstawia pan niesamowitą perspektywę mhm. bo jak teraz tak o tym myślę to właściwie rzeczywiście należałoby uznać że człowiek na przykład jest taką olbrzymią olbrzymim miastem w którym odbywa się taki ruch różnych urządzeń budowa Zakończenie budowy, oddanie budynku, tak, tak. ta wymiana komórkowa, te, te stare komórki, które są wydalane, nowe komórki, które są tworzone. No to jest taka fabryka i takie miasto, chyba, prawda? To można tak porównać. Zupełnie Zdecydowanie, zdecydowanie ino, teraz tak. Patrzę na, zdecydowanie na tak. Organizm. Można na to również spojrzeć z perspektywy takiej, że jesteśmy na przykład hostem czy gospodarzem dla podobnej ilości bakterii w naszym ciele, jaką jest liczba naszych komórek, czyli jak wspomnieliśmy wcześniej, mamy około 30. Bilionów komórek hmm. w swoim ciele i podobną ilość 30-40 bilionów bakterii, które są głównie w naszym oczywiście układzie przetwarzającym pokarm. Jelitach, no ale współpracujemy, dołączeniu. prawda? Tak. To nie jest tak, że to jest obce tak, ciało. Tak, chociaż prawa. zdarzają się obce i wtedy trzeba się bronić przed nimi. Tak, tak, przed tak zdecydowanie. No i wirusami, a wirusy też są chyba w nas ciągle. To nie jest tak, że, że tylko. Że tylko jak nas zaatakuje grypa, to wtedy, wtedy ten wirus do nas dociera, bo to jest taki wirus, którego trzeba, no jest nieprzyjazny. Ale tak, cała tak. masa wirusów chyba też jest. To nie wiadomo ile tych wirusów pewnie. Wiadomo na razie ile bakterii. Tego nie jestem pewien. Na pewno tego rodzaju mikroorganizmy różnią się stopniem patogeniczności, czyli tego, hmm. na ile są szkodliwe, a na ile nie. Te bakterie, które mamy w układzie pokarmowym, w większości oczywiście nie są szkodliwe, są absolutnie Pomocne. kluczowe dla, hmm. dla trawienia. Mikrobiota i, to się nazywa. Dokładnie, roku, tak? i mają ogromny wpływ na nasz mózg, na to, jak się zachowujemy, co jemy, co nam smakuje, albo na jakie hormony wydalamy. A czy może Pan potwierdzić, że mózg dostaje inny? Informacje od przewodu pokarmowego i właściwie cegłego układu pokarmowego, jak ma, jak gdyby, kierować tym, co, co zje, tak? a nie to... odwrotnie. Nie, to nie jest tak, że mózg kieruje tym, co się dzieje w układzie pokarmowym, tylko odwrotnie, prawda? Jestem pewien, że jest to przepływ sygnałów w obie strony, ale na pewno nie należy ignorować tego, tej właśnie pierwszej, mm -hmm. pierwszej części, czyli tego, że, że bakterie również mają w jakiś sposób kontroli, czy rodzaj kontroli nad... Decyzyjność. E, no miejmy nadzieję, że jeśli, jeśli wierzymy w to, że mamy jako ludzie wolną wolę, to ma, mam nadzieję, że nie, nie musimy nazywać tego decyzyjnością, no ale... skąd ta wola się ale, ale bierze ale sugestią, właśnie, tak. prawda? Skąd ta wola się bierze, że na przykład, o, to bym zjadł, to już ślinka mi cieknie, mm -hmm. już w ogóle wiem, jak to smakuje. A czegoś innego w ogóle nie. A z kolei inni ludzie mają odwrotnie, prawda? No to są, to są jakieś takie ciekawe. No i skąd się to bierze? No, być może właśnie to jest takie kierowanie tą mikrobiotą. Znaczy mikrobiota kieruje tym, tym co chcemy, no bo chce się odnowić, chce powiększyć. Mhm. Candida jest taką bakterią, która bardzo się szybko rozrasta poprzez cukier, to znaczy ona ten cukier właśnie wymusza i, i przez to się rozrasta. No ale można to zdławić, można jakby świadomie odmówić sobie. I ta kandida po jakimś czasie no, będzie musiała się wyprowadzić tak. albo umrzeć po prostu, tak, w naszym organizmie. Tak, no więc w taki sposób my również możemy mieć wpływ na to, dla jakich szczepów bakterii, na przykład jesteśmy gospodarzami, i mhm. jakie chcemy sobie przewodzi pokremowym wyhodować. No jakby spojrzeć na no to porównanie do miasta, to wyobraźmy sobie taką kawiarnię, do której nie będziemy wpuszczać klientów, prawda? Więc ona wiadomo, że splajtuje niedługo. I, tak, albo i... będziemy wpuszczać tylko jeden rodzaj klientów, ale myślę, że to. No, na niebezpieczne tory wkraczamy no może w dzisiejszym tak. świecie. Mm. Mm. No dobrze, to, to jak, jak działają te silniki? Jednym z takich silników, czy dobrze kojarzę, że to są mięśnie na przykład? Czy... Mięśnie to już pewnie bardziej mięśnie skomplikowane. same w sobie nie, ale właśnie si jedne z silników molekularnych, które nazywamy majozynami. Są właśnie takimi małymi, molekularnymi maszynami, które operują trochę jak zawias, to znaczy przyczepiają się do dwóch różnych rodzajów włókien w mięśniu i pod wpływem sygnału elektrycznego wykorzystując energię zgromadzoną w ATP, właśnie zmieniają swoją konformację, czyli zmieniają swój kształt. I czyli ten rozchylają zmian... się albo tak, się? Tak, dokładnie. Jak zawiesz, zamykają. zamykają się albo otwierają. I ponieważ są przyczepione do dwóch sąsiadujących na przykład włókien w mięśniu, to spowodują, że ten mięsień się zaciska, kontraktuje albo rozluźnia. I w taki sposób właśnie, czyli same mięśnie, same komórki mięśniowe nie są maszynami molekularnymi, ale łączące, czy będące między nimi te majozyny, to są chyba majozyny typu drugiego, one właśnie sprawiają, że nasze mięśnie się kurczą albo, albo rozluźniają. Więc to też jeden. pod wpływem sygnałów nerwu, tak? czyli elektrycznych sygnałów tak, tak naprawdę. sygnał jest elektryczny. Skąd ten, skąd ten prąd w naszym organizmie? Tak, no tutaj na pewno jest jakiś element decyzyjny w naszego mózgu. Mózg przekazuje sygnał przez sieć neuronową do konkretnego mięśnia i tam wypuszczane są już chemiczne związki. Jeśli dobrze pamiętam, to jest to calcium albo potas. Który, który sygnalizuje tym majozynom, żeby właśnie zmieniły swoją konformację, czyli kształt, używając tego jako, jako paliwa ATP, mm -hmm. zmieniają ten kształt. A gdyby tak chcieć się to rozpisać na poszczególne kroki, to pewnie zajęłoby to jakąś dużą księgę. Wykonanie zwykłego ruchu, sięgnięcia po długopis, <głos》> na przykład, prawda? Takie wydanie takiego rozkazu, no bo ileś tam mięśni trzeba do tego uruchomić. My to robimy zupełnie nieświadomie. To znaczy, to jest. No, świadome jest działanie, żeby wykonać ruch, ale tak jakby cała ta instrukcja, co gdzie jak skurczyć, a gdzie puścić jakiś sygnał elektryczny, jest wykonywana tak automatycznie zupełnie, prawda? To, to w, troku, w toku uczenia się, w, w toku rośnięcia dziecko nabywa tych umiejętności, jak gdyby operuje tym swoim ciałem, zupełnie nie mając świadomości tego, o czym Pan mówi, że to właściwie każdy mięsień i tych mięśni jest przecież cała masa, prawda? Żeby sięgnąć po długopis, to naprawdę trzeba uruchomić całą masę mięśni. Tak, tak, to prawda. Przy czym oczywiście musimy zauważyć, że my mamy wpływ tylko na część tej drogi sygnalizacyjnej, czyli właśnie od na przykład mózgu do końca nerwu, a to co dzieje się dalej, czyli właśnie sama operacja tych silników molekularnych, tych majozyn na przykład, nie jest już pod naszą kontrolą, uh -huh. dlatego one są niezależnymi witami. No, akurat majozyny moglibyśmy raczej nazwać nanomaszynami, a nie nanorobotami, bo mają znacznie mniej autonomii, uh -huh. ale już na przykład takie kinezyny, czy dyneiny. Dyneiny robią to samo, co kinezyny, de facto tylko w drugą stronę idąc po mikrotubuli od strony, powiedzmy, błony komórkowej do jądra komórkowego, też transportując jakieś kargo, no to one już pewnie podpadały bardziej pod nanoroboty, mhm. ponieważ mają znacznie więcej autonomii, nikt nie, nie kontroluje tego, jak i kiedy mają operować. Mhm. Czyli rozumiem, że Pan zajmuje się badaniem, jak to działa i. Jakie są rodzaje tych maszyn pewnie, tak? Tych? Tak, ja głównie eksperymentuję na tym silniku wici bakteryjnej, czyli bakterie w różnych szczepów poruszają się w cieczach zazwyczaj w taki sposób, że obracają taką długą wicią flagellą. I mechanizmem, który tą wić obraca. to jest kijanka, właśnie... troszkę, tak? Trochę tak, ale to nie, jest taki, to nie jest taki trywialny problem, ponieważ pamiętajmy, że właśnie mówimy o nanoskali, czyli bytach. Które mają, no bakterie mają, powiedzmy, 1-2 mikrometry wielkości. Czyli, czyli tak, 2000 tak, nanometrów. Czyli, mniej czyli, tak, czyli mniej więcej 1000-2000 nanometrów. Natomiast w tak małej skali mamy już do czynienia z tym, że fizyka albo zjawiska fizyczne jawią nam się bardzo inaczej niż te w naszej makroskali metrów. Czyli na przykład mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak bardzo niski numer Reynolda. Numer czy liczba Reynoldsa to jest stosunek sił inercyjnych, czy sił bezwładności, do sił lepkości, cieczy. Mm -hmm. I to sprawia, że na przykład bakteria w wodzie, Czuje się, nie ma oczywiście mózgu ani, ani systemu neuronowego, więc ona nie myśli i nic nie czuje, ale odbiera swoją rzeczywistość tak, jakby na przykład człowiek miał pływać w jakimś gęstej melasie, miodzie albo w kulkach plastikowych. Więc ruch w nanoskali zupełnie nie jest trywialnym zjawiskiem, szczególnie kiedy mówimy już właśnie o tych skali niskich numerów Reynoldsa, czyli tam, gdzie siły inercyjne są bardzo małe. I mikroorganizmy muszą w kreatywny sposób rozwiązywać ten problem. To znaczy konkretnie muszą na przykład wykonywać ruch, który jest niepowtarzalny, nierekursywny. Czyli na przykład jeśli mielibyśmy organizm wyglądający jak muszla, ostryga, zawias, który może się tylko otwierać i zamykać, w naszej makroskali, jeśli taki organizm ma kilka centymetrów wielkości, to może się poruszać, pływać na przykład otwierając i zamykając tą swoją yy, to tak, swoje siłą ciało. Odrzutową. Dokładnie mhm. na zasadzie trzeciej zasady dynamiki mhm. Newtona, jeśli na przykład bardzo szybko, intensywnie zamknie tą Muszle. swoją muszlę, to na zasadzie odrzutu przemieści się, a później może powoli ją otworzyć i nigdzie się nie przemieścić, ponieważ pozwoli tej cieczy czy wodzie opłynąć spokojnie mhm. dookoła niej. Natomiast w nanoskali takie zjawisko zupełnie nie ma możliwości, ponieważ no to jakby piłki były zamiast tej wody, tak jak pan mówi, tak prawda? i masy mhm. tych mikroorganizmów sprawiają, że inercja, czyli bezwładność, de facto nie istnieje. To znaczy rozpędzone ciała, rozpędzone organizmy natychmiast po ustaniu działania Aha. siły się zatrzymują. Czyli de facto moglibyśmy powiedzieć, że paradoksalnie wygląda to tak, jakby te trzy zasady dynamiki Newtona nie, odpowiadały, nie, nie działały. Tak jak ponoć starożytni Rzymianie wyobrażali sobie, że do podtrzymania ruchu jakiegoś obiektu potrzebna jest ciągła przykładana siła. Dopiero Newton swoimi zasadami opisał, że, że jest to błędne, że, że rozpędzone ciało po prostu pozostaje w ruchu. Dopóki nie zostaje zatrzymane inną siłą, w nanoskali ta lepkość cieczy, w których organizmy są zanurzone, jest powodem tak ogromnych sił, że wszystko de facto zatrzymuje się natychmiast, kiedy przestaje pracować nad swoim ruchem. Mhm. No ale mówi Pan mhm. o, o tym, że. Mm, ja nie chcę podważać tutaj zasady tak, Newtona, tak. ale. Nie ma takich warunków idealnych, o których myślał Newton, prawda? To znaczy nie ma przestrzeni bez, wolnej od innych ciał, więc zawsze się gdzieś zatrzyma ten, ten przedmiot tak, i tak, będzie tak. miał jakiś opór. Nawet w przestrzeni kosmicznej, gdzie no nie ma nic, no ale w końcu spotka się z jakąś planetą, która go. albo z siłą grawitacyjną, która go gdzieś tam jednak pociągnie, prawda? I, i takich warunków idealnych chyba nie ma. To troszkę jak z matematyką, gdzie ten no punkt też nie istnieje przecież fizycznie. To jest mhm. tylko. Teoretyczne rozważanie, i tak naprawdę w fizyce no, nie operuje się chyba punktem, bo każdy punkt ma jakąś wielkość. Tak, oczywiście. To jest jakiegoś rodzaju przybliżenie. Tak jak na przykład dynamika newtonowska, którą używamy na co dzień, nie uwzględnia takich rzeczy jak dylatacja czasu, czy mm. powiedzmy wprowadzone, czy uściślone później przez Einsteina poprawki specjalnej teorii relatywistycznej. Więc to jest jakiegoś rodzaju przybliżenie. Ja tutaj uogólniając. Właśnie wskazuje na to, że mhm. mikroorganizmy, bakterie, wirusy czy maszyny molekularne operują w takiej skali, która sprawia, że lepkość cieczy i ich środowiska generalnie przykłada tak duże mhm. siły, że na przykład inercja, czyli bezwładność zupełnie nie istnieje. Dlatego na przykład taka ostryga nie mogłaby poruszać pływać, mhm. ponieważ niezależnie od tego, jak szybko czy wolno zamykałaby, czy otwierałaby swój zawias, zawsze na koniec ruchu zostaje w tym samym miejscu. Dlatego, żeby mikroorganizmy mogły się poruszać, muszą zawsze wykonywać ruch, który nie wraca po tej samej trajektorii. Mhm. I między innymi rozwiązały to bakterie w taki sposób, że wyewoluowały tą wić, która na zasadzie takiej śruby motorowej mhm. albo śmigła samolotowego obraca się ciągle tylko w jednym kierunku i w ten sposób odpycha się od swojego środowiska, odpycha się od cieczy, w której jest zanurzony w jednym, w jednym kierunku. Jednocześnie powodując, że bakteria się porusza. Mhm. Żeby móc to wykorzystać, żeby móc wykonać taki ruch, potrzebny jest właśnie silnik obrotowy, który jest czymś bardzo niezwykłym w biologii, o ile wiem, znane są tylko dwa rodzaje obrotowych silników w, w, w biologii, bo generalnie obrotowe rzeczy bardzo rzadko powstają w naturze. Zazwyczaj powstają zawiasy na przykład, tak jak mhm. nasze łokcie czy kolana. No, nie, my jako ludzie nie mamy na przykład kół ani, ani zwierzęta ich nie mają, bo jest to ewolucyjnie na na ścieżce ewolucyjnej bardzo trudne albo prawdopodobnie niemożliwe do, do osiągnięcia. Natomiast są dwa znane rodzaje silników molekularnych, które właśnie na zasadzie obrotowej działają. Jednym z nich jest ten silnik BFM, bacterial flagellar motor, czyli silnik wici bakteryjnej. I mhm. ja właśnie na tym silniku eksperymentuję. Wszystkie ramie. bakterie mają ten sam model poruszania się czy są. Nie ludzie? do końca nie mhm. wszystkie, ale większość z nich wykorzystuje taki właśnie silnik. Te silniki też między sobą się różnią w zależności od szczepów bakterii. Na przykład większość tych szczepów bakterii używa jako paliwa do swojego silnika jonów hydrogen wodoru, mhm. czyli po prostu wolnych protonów. Natomiast gatunki morskie. Tego rodzaju bakterii wykorzystują zamiast tego jony sodu, bo sód jest bardzo łatwo dostępny w, w słonych wodach, w słonych morzach, więc te szczegóły tych silników różnią się między, międzygatunkowo. Wy je obserwujecie, czy staracie się wpływać na to, jak one działają, czy na razie jest to tylko faza takiego obserwowania z daleka i, i jak gdyby rozróżniania różnych tych silników i poznawania mechanizmów ich działania? jedno i drugie to znaczy oczywiście fundamentem do tego żeby móc w jakiś sposób je manipulować czy tworzyć swoje własne wersje takich silników jest Dogłębne zrozumienie tego, jak one aktualnie działają, i mimo że wiele już jest wiadomo na temat struktury tych silników i niektórych aspektów ich działania, nie wszystko jeszcze jest poznane. i Myślę, że to jest taki jeden z najbardziej ekscytujących aspektów nauki, kiedy czegoś jeszcze nie wiemy o bycie, który, który studiujemy. Między innymi, mimo że możemy za chwilę podyskutować o, o detalach budowy takiego silnika, nie jest do końca znany mechanizm generowania tego momentu obrotowego. Czyli wiemy, że silnik jest złożony z takich dużych pierścieni wbudowanych w membranę bakterii. Wiemy, że są statory, czyli takie statyczne elementy tego silnika przyczepione do tej membrany oraz wewnątrz nich rotor, czyli ten właśnie obracający się element motoru. I wiemy, że mechanizm operacji uwzględnia przepływ tych jonów albo protonów, albo jonów sodu przez statory do wewnątrz bakterii i ten przepływ jonów napędza obrót rotoracz mm -hmm. i w ten Ale sposób się nie obraca? Ale dokładnie jak wygląda, są różne ze sobą rywalizujące Koncepcje. hipotezy. Mm -hmm. Niektórzy twierdzą, że to jest po prostu zmiana konformacji jakiejś proteiny, w środku, do której przepływający. I on przyczepia się, zmienia ich jej kształt, i ona zmieniając ten kształt, popycha. Jak no bo mhm. Jakiś musi być czynnik, który na to wpływa, prawda? Czyli bakteria może szukać pożywienia, żeby się nakarmić, mhm. więc no, pewnie dostaje informację, że tutaj nie ma jedzenia, trzeba iść gdzie indziej, prawda? Albo szukać. Dokładnie. poruszać się, poruszać się żeby, żeby przetrwać. Bo te, które się nie poruszały, to już ewolucyjnie zginęły, prawda? Więc <śla> chyba te ewolucyjnie, które wykształciły ten mechanizm przemieszczania się, czyli poprzez taki silnik, no to, to przetrwały i się rozwijają dalej. Oczywiście. To jest zjawisko zwane chemotaksją, czyli właśnie tym, że mikroorganizmy poruszają się w swoich środowiskach, w kierunku, w którym zmienia się koncentracja Czegoś, na przykład chemicznych substancji albo odżywczych ym, wartości dla takiej bakterii. Więc. Ym... Chyba ludzie troszkę też tak postępują, prawda? <laughs> Jeśli tutaj nie ma pracy, nie mam co robić, tutaj muszę gdzieś się przemieścić. Tak, <laughs> tak, tak, dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie tak. No więc ym, podobnie na takiej zasadzie ym, bakterie starają się zmienić swoje środowisko, jeżeli czują, że aktualnie w środowisku jest za mało tych ym, nutrientów, za mało tych ym, odżywczych substancji, mm -hmm. to też jest bardzo ciekawa funkcja tego silnika wici bakterii, że on może obracać się w dwie strony. Oczywiście w A, związku Do, z... i do tyłu? Tak? Nie. Albo zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, Aha. albo przeciwnie. I... Ale to nie jest śmigło, więc nie będzie się odpychać gdyby, i przemieszczać w tą stronę. To I... jest świderek, tak? Nie, tak. <grym> <grym> to znaczy bakterie często mają kilka takich motorów i wici, którymi są w stanie operować. Na przykład bakterie E. coli często mają sześć takich silników jednocześnie. Mhm. I te wicie, ponieważ te wicie są bardzo długie, może pomówmy ich przez mhm. krótką chwilę, Skali, czyli bakteria, powiedzmy, ma 1-2 mikrometry, czyli powiedzmy 2000-1000 mm. nanometrów długości. Sam silnik przyczepiony do niej ma tylko 45-50 nanometrów. Natomiast widź, która z tego silnika wychodzi, może mieć 15 lub więcej mikrometrów znowu, czyli ona jest kilkukrotnie mm. dłuższa niż cała bakteria. Czy taki latawiec? Tak, dokładnie. Wygląda mm. trochę jak latawiec. Z długim ogonem. Tak, bardzo dobre porównanie. I teraz, kiedy ta bakteria ma kilka tych wici, na przykład sześć, to jeżeli one obracają się w jednym kierunku, na przykład przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to wszystkie łączą się w taki warkocz, powiedzmy, i one wszystkie razem powodują, że bakteria porusza się w tym jednym kierunku, jest napędzana w jednym hmm. kierunku. Natomiast jeżeli silniki zmieniają swoją orientację, kierując się na przykład zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to te wszystkie wicie się rozplątują. I każda z nich operuje o, o, niezależnie. I to sprawia, że bakteria robi tak zwany tambu, czyli po prostu zmienia swoją orientację w trójwymiarowej przestrzeni hmm. i na przykład nie wiem, obraca się o 180 stopni albo po prostu w innym hmm. kierunku i wtedy znowu przełącza motory na... Obrót w drugą stronę? Trochę jak znowu samolot, powstaje. tak? Trochę tak jest... jak samolot, taki mhm. czterosilnikowy. No tutaj sześć silników jest, tak. tak. Trochę, trochę różnica. No. Tylko, że samolot tak nie operuje tylko on inaczej po prostu nie zmienia płaszczyzny śmigieł, prawda? Tylko, tylko jak gdyby, poprzez wychylenia skrzydeł ewentualnie kieruje się. Także tak, to, tak się to, to też można podpowiedzieć mm. konstruktorom, ewentualnie. Pewnie są też takie samoloty, które mają zmienną geometrię śmigieł. Czyli mogą startować do góry ze śmigłami, właśnie, mm -hmm. a potem zmieniają na, na wprost i, i taki samolot leci. Ja tak. nie wiem, to, to pewnie są takie bardzo tutaj. Proste dla pana i dziwne porównanie. Nie, nie, myślę, że to są. To są bardzo warto szukać analogii w różnych skalach. No, ale ja... w, tych, w tych skanach nano, właśnie to. Tam dochodzimy też poniżej nano, to już dochodzimy do zjawisk kwantowych nawet, i, i tu już w ogóle nam trudno to zrozumieć, prawda? Nie ma to przełożenia żadnego na. Na naszą rzeczywistość już nie można porównać sobie tego do piłeczki. Elektronu nie da się porównać do piłeczki na przykład, bo no jest nieoznaczony. Każda piłeczka by musiała wyglądać tak samo dokładnie. dokładnie. Ale, ale tutaj no, jest nam łatwiej na pewno i słuchaczom też chyba wyobrazić sobie, porównując ten świat nasz makro czy nawet maxi, tak można by było powiedzieć, do tego świata mikro czy nano. No, i dobrze. I teraz rozumiem, że to jest przedmiotem Pana pracy doktorskiej, te badania. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I kończy Pan, czyli już tytuł jest? Nie, jeszcze, jeszcze będę <laughs> składał pracę w tym roku, prawdopodobnie. Aha. Jakie wnioski już są, jakieś, czy jeszcze, jeszcze za wcześnie, żeby mówić? Jeszcze o za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić, ale badamy różne różne nowe aspekty zachowania tych silników, między innymi na przykład wewnętrzną elastyczność tego mechanizmu. Wśród ludzi badających te silniki często powstaje pytanie, czy na przykład ruch obrotowy tego motoru jest skokowy, krokowy, czy jest kontynuowany, ponieważ nie jest znany mechanizm dokładny generowania tego momentu obrotowego. Nie wiemy, jaki jest, czy mechanizm jest skokowy, czy, czy ciągły. No i żeby odpowiedzieć na to pytanie, właśnie staramy się obserwować ten ruch w przy bardzo dużej rozdzielczości czasowej i sp sprawdzać, mm -hmm. czy jesteśmy w stanie widzieć kroki, czy, czy nie. I czy jest to uzależnione od na przykład obciążenia, jakie jest na, na tym silniku, albo czy na przykład elastyczność wewnętrzna tego mechanizmu może wpływać na to, że na przykład kroki rzeczywiście wewnętrzne są, ale na zewnątrz już są rozciągane na tyle, że, mm -hmm. że widać to tylko jako ruch obrotowy. Eksperymentujemy również z modyfikowanymi genetycznie bakteriami w taki sposób, żeby były mutantami mającymi inny rodzaj np. Na napędu, czyli bakterie, które zazwyczaj używają do swojego napędu dajemy im silniki, które używają albo statory do tych silników, które um, używają jonów sodu. No i w ten sposób staramy się też takie hybrydowe motory tworzyć, mając na celu to, Tam żeby. Takie żeby sztuczne kiedyć. twory chyba długo nie przetrwają, bo to, to nie jest ewolucja, prawda? Tylko to jest jakiś rodzaj ingerencji. Tak, no. W środowisku własnym, gdyby musiały rywalizować z, z innymi bakteriami, pewnie nie miałyby tej ewolucyjnej zalety, jaką, jaką jest przystosowanie do konkretnego mm -hmm. środowiska, więc pewnie rzeczywiście rywale by, by ich. No ale gdyby wyposażyć je w coś, co by, by im pomogło walczyć z rywalami, na przykład. No to, to, to tutaj mogłoby się coś wydarzyć ciekawego. Prawda? Dokładnie. I takie właśnie myślenie przyświeca nam, jeśli chodzi o potencjalną modyfikację maszyn molekularnych w naszych organizmach. Nie tych, którymi posługują się bakterie, mhm. tylko tych, które są u nas, o których niektórych powiedzieliśmy. Więc jeśli moglibyśmy upewnić się, że na przykład te majozyny, o których wspominaliśmy wcześniej, są lepsze, skuteczniejsze i mhm. silniejsze, to może dysponowalibyśmy lepszymi mięśniami, na przykład silniejszymi. Szybciej reagującymi. Mhm. Tak. Ostatnio bardzo bardzo niedawno powstał nowy lek, właśnie wpływający na rodzaj tych majozyn, które mają wpływ przy zawale serca. To znaczy, mięsień sercowy nie działa tak jak powinien. Natomiast po zaaplikowaniu tego leku, który ma właśnie wpływ na te majozyny w, mięśniu, w mięśniach sercowych, sprawia, że, że serce lepiej bije np. u osób starszych albo borykających się z jakimś zagrożeniem, zawałem serca. Czyli te majozyny ma można rozpoznać jakoś, te, które są w mięśniach sercowych, od tych, innych, rozumiem, one się jakoś różnią. Czy Akurat to na wszystkich takie, szczegółach? Takiej szczególnej, <noise> e, szczegółowej wiedzy nie mam, ale przypuszczam, że się różnią, bo jednak mięśnie, same mięśnie sercowe różnią się od mięśni <głos> szkieletowych. <głos> Więc myślę, że tak. Czyli rozumiem, że modyfikujecie i patrzycie, co się dzieje też, tak, na te silniki, dodajecie silniki, jakieś tam zamieniacie, tak? I te bakterie biedne muszą sobie jakoś radzić i obserwujecie, co, co się z nimi dzieje. No ale czy, czy to już, no bo ja rozumiem, że to, są, to jest rodzaj badań podstawowych, czyli takie obserwacje, mhm. drobne zmiany, i obser nadal obserwacje i co, co, się, co się wydarzy, czy są już jakieś zastosowania? takich zmian, czy takich silników, czy no, jakiegoś wpływania na to, żeby, nie wiem, na przykład no, poprawić krążenie albo właśnie usunąć cholesterol, no nie wiem, nie wiem, co jeszcze może być, prawda? Jakie, tak. jakie pomysły? No, przykład, o którym przed chwilą wspomniałem, tego leku na zawał serca, mhm. mógłby być jednym z takich, z takich przykładów. Czyli poprawienie sprawności majozyn. Tak, albo ich wiarygodności, ich funkcjonowania. Mhm. Natomiast, generalnie rzecz biorąc, to jest jeszcze dziedzina badań podstawowych, jeszcze nie są wykorzystywane w syntetyczny, sztuczny sposób. Chociaż mamy nadzieję, że niedługo, w ciągu najbliższych 10, 20 lat, właśnie będą. W tym momencie, jedynym rodzajem nanomaszyn, które ludzie tworzą, są de facto tranzystory. To są najmniejsze urządzenia, jakie my ludzie jesteśmy w stanie mhm. tworzyć. W tym momencie one dochodzimy do technologii bramek tam około 2 nanometrów, 3 nanometrów. No o tym rozmawialiśmy właśnie mhm. wczoraj. Też w Oksfordzie Pan z panem ciekawe. Pawłem Puczkarskim. Mhm. Także odsyłam, jeśli ktoś nie słuchał tamtego odcinka, to, to, to o nanoelektronice warto też posłuchać. Tak, ja zdecydowanie polecam również. No więc to są najmniejsze urządzenia, jakie aktualnie produkujemy. Natomiast no, to jest pewnego rodzaju wyjątek, ponieważ mamy ogromny jako ludzkość, ogromną incentywę, ogromny interes w tym, żeby tworzyć je, ja, ponieważ sprzedajemy wtedy chipy, sprzedajemy komputery i smartfony. Więc udało się to zmonetyzować dlatego ten postęp w produkowaniu nanomaszyn akurat elektronicznych był tak szybki i tak ogromny. Podobne rzeczy jesteśmy w stanie czy będziemy w stanie tworzyć na bazie biologicznych innych motorów. Mhm. No tylko potrzebujemy do tego jeszcze mhm. trochę czasu i naukowej metody. Chciałem pana podpytać, bo powiedział pan takie hasło, pan rzucił rozdzielczość czasowa. Coś, temat, który jest bardzo ciekawy, bo no, człowiek ma jakąś rozdzielczość czasową funkcjonując, oko rejestruje 25 klatek na sekundę mniej więcej, natomiast w mikroświecie może mogą rzeczy się dziać znacznie szybciej i dopiero Podczas takiego, nie wiem, zwolnionego filmu, tak można sobie wyobrazić, że rejestrujemy dużo więcej klatek, 100, 200, 400, 1000 nawet, tak jak widzimy takie filmy z pociskiem, który leci powoli, prawda, na filmie, no on leci błyskawicznie z prędkością dźwięku nawet czasem, ale na filmie możemy tą rozdzielczość bardzo dokładnie zobaczyć. Czy tutaj właśnie też stosuje się tę metodę, mówił Pan, że no właśnie bakterie szybciej się poruszają, tak i chyba ta rozdzielczość musi być większa czy mniejsza? bo one się powoli bardzo poruszają na przykład. Nie, to musi być większa, one się poruszają bardzo szybko, przynajmniej w swojej własnej skali, ale również dla mnie konkretnie ta rozdzielczość czasowa, czyli możliwość rejestracji bardzo wielu punktów danych mhm, czy no wielu kratek na sekundę jest raczej związana z szybkością obrotów tych motorów, czyli ten motor obracający widź bakterii może się obracać nawet kilka tysięcy razy na sekundę czy tam mhm. ma, ma mieć, no, powiedzmy średnio kilkaset herców, nawet do kilku tysięcy herców, czyli kilkaset razy na, mm -hmm. na sekundę. Tak więc po to jest ta wyższa rozdzielczość czasowa potrzebna, ale rzeczywiście tak jak pan również wspomniał, wszystkie byty w nanoświecie, wszystkie mikroorganizmy, gdyby miały mózgi i układy nerwowe, doświadczałyby czasu w zupełnie inny sposób niż mm -hmm. my, bo rzeczywiście wszystko tam się dzieje dużo szybciej. Nawet samo płynięcie bakterii, jeśli ta bakteria jest napędzana takim silnikiem, o jakim wspomnieliśmy. My tą wicią, to ona potrafi płynąć na przykład około 100 mikrometrów na sekundę. Jeśli sama ma jakiś mikrometr długości, to znaczy, że pokonuje 100 długości swojego własnego ciała w ciągu mm -hmm. sekundy. To tak, gdy człowiek biegł 600 km na godzinę no albo, albo samochód jechał 2000 km na godzinę. Więc tego rodzaju są to prędkości. I również prędkości wszystkich zmian, to znaczy właśnie kształtów, konformacji, protein i białek, one dzieją się absolutnie błyskawicznie. Mm -hmm. Na przykład, y, wspomnieliśmy wcześniej o zmianie orientacji obracania się tego motoru z jednej strony na drugą. Y, no, w takim w przypadku takiego motoru w naszej makroskali, pewnie wyobrazilibyśmy sobie, że ten motor musi chwilę zatrzymać się przez kilka sekund, albo może kilka milisekund. Obracać się jakoś też. tak. Tak, tak. No, natomiast te zmiany kierunku obracania się w takim silniku w bakterii występują de facto natychmiastowo. Tak samo wszystkie... Natychmiastowo, z naszego punktu widzenia. Z naszego widzenia. punktu mhm. widzenia, oczywiście. U bakterii tym, to może jest zbyt wolno. Tak, to mogą, być, to mogą być nanosekundy <laughs> na przykład. Podobnie przepływ jonów przez statory, które są tym naszym paliwem do, do obrotu silnika, też dzieje się to błyskawicznie. To są prędkości rzędu np. pikosekund, femtosekund. Wszystko w takiej skali, molekuł, gdzieś coś się przyłącza, albo odczepia, albo powstaje jakieś wiązanie, albo to wiązanie się przełamuje, to są, to są raczej femtosekundy. A, a jak to się rejestruje w takim razie. Rzeczywiście taki mikroskop, nie wiem, elektronowy chyba do tego jest potrzebny, żeby taką bakterię zobaczyć, prawda? I tam rzeczywiście robi się ty tysiąc klatek na sekundę. Jeśli chodzi o obserwacje Bakterii samych w sobie, no to one są jeszcze na tyle duże, że można je zobaczyć po prostu mikroskopem optycznym, zwykłym. Ta takim jak wynaleziony tam chyba przez Loewenhocka w XVII wieku, mm -hmm. po prostu zwykłe powiększające soczewki. Zresztą on chyba odkrył bakterie, prawda? On tak, tak. Zaobserwował. Zaobserwował jak. bakterie i zaobserwował również, że pływają, więc tak naprawdę silnik, który ja, który ja badam, czy przynajmniej jego. Skutki jego działania mm -hmm. został zaobserwowany w XVII wieku, natomiast od XVII wieku aż do... Roku 1970 nie było wiadomo, że jest to silnik obrotowy, w ogóle, że jest to silnik, mm, że coś się obraca. Tak, tylko. tak, tak. Mm -hmm. Także dopiero tam w latach 70. -tych... Mechanizmu poruszania się nie znaliśmy bakterii, tak, tak. wiedzieliśmy, że się porusza, mm -hmm. i dopiero to przyspieszenie tych klatek na sekundę pokazało, że tam coś się rusza, tak? Czy... między innymi pierwszą wskazówką była mikroskopia sił elektronowych SIM, która pokazała strukturę tego silnika, pokazując właśnie jego kilka pierścieni dołączonych do membrany bakterii. Bakterii. Dalej w latach 70. wykorzystywane były mutanty bakterii, takie, które nie mają tej długiej wici, mają cały hmm. silnik, ale mają od, powiedzmy odciętą, czy genetycznie nie nie produkują tej długiej wici. W związku z czym one położone na szkiełko mikroskopu, przyczepiają się czasem statystycznie tym silnikiem do szkiełka mm -hmm. i możemy zaobserwować pod mikroskopem, że całe ciało bakterii obraca się dookoła, mm -hmm. prawda? Bo silnik będąc na bakterii próbuje obracać to, do czego jest przyczepiony. Normalnie byłaby to je wić, mm -hmm. ale jest przyczepiony do szkiełka. No, szkiełko jest o ogromnej masie, więc po prostu de facto, na zasadzie dynamiką mm -hmm. Newtona, obraca całą bakterią i stąd mamy tak zwane spinery, czyli bakterie obracające się na szkiełku dookoła. I, I to było jedno z pierwszych potwierdzeń, że rzeczywiście jest to silnik obrotowy. I obraca się właśnie albo w lewo, albo w prawo. To zależy od tego, w którym kierunku chce się przemieszczać. Tak? Czyli... tak, tak jak wspomnieliśmy trochę wcześniej, to zależy od tego, czy chce się poruszać, czy chce zmienić orientację. Mhm. Poruszać może się tylko do przodu, w jednym kierunku. Jeśli chce się poruszać do przodu, czyli po prostu jeśli chce się poruszać, to obraca mhm. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara swoje silniki. A jeśli chce zmienić kierunek, w którym się porusza, to na chwilę zmienia te silniki na zgodne z ruchem wskazówek mhm. zegara, zmienia wtedy swoją orientację i z powrotem zmienia na a orientuje się Pan, ile czasu żyje bakteria? W co to znaczy w ogóle, że bakteria żyje? No spełnia z... rusza się, pełni jakieś funkcje, a potem jest wydalana, bo już przestała działać, na przykład, nie wiem. Tak, no, są bardzo różne rodzaje bakterii i pytanie, ile żyje bakteria, to tak jak pytanie, ile żyje komórka. Są różnego rodzaju mechanizmy, które sprawiają, że większość u większości organizmów, większość komórek raczej nie żyje w nieskończoność, na przykład dlatego, że wiele rzeczy w komórkach się niszczy i Musi zostać zamienione. odbudowane mhm. na przykład. Natomiast do, do tego procesu ciągłej odbudowy potrzebna jest ciągła replikacja kodu genetycznego, mhm, który później jest zamieniany. To też wszystko robi oczywiście znowu silniki molekularne, maszyny molekularne są za to wszystko odpowiedzialne. Na przykład polimeraza DNA kopiuje dokładne kopie DNA, później na przykład polimeraza RNA z tego DNA tworzy RNA, takie messenger RNA, mhm. które później przez rybosomy i jeszcze inny rodzaj maszyn molekularnych tworzy białka, z których budowane są jest płytmy ciało bakterii czy komórki. No i do tego, żeby ta komórka się odbudowywała, żeby żyła wiecznie, jest potrzebna ciągła replikacja i tworzenie tego DNA. Ale wiemy, że na przykład molekuły, mechanizmy Dokonujące tej replikacji działają w taki sposób, że jeśli przyczepiają się na jednej, po jednej stronie takiego wici ciągu genetycznego, czy łańcucha DNA, no to część z niego nie mogą odczytać tam, gdzie już się, tam, gdzie już się mhm. przyczepiły, więc czytają resztę na przykład, czyli jego środek, powiedzmy, który stanowi 99, ponad 9%, ale mimo wszystko jakiś tam jest fragment omijalny. Te, Omijalne fragmenty, tak zwane telomery, często są właśnie specjalnie w kodzie genetycznym zastosowane, po to, żeby one nic szczególnego nie kodowały, czyli żeby były bezużyteczne, no bo za każdym razem one się trochę skracają przy każdej replikacji. Ale jeśli pewnego... Dlatego się starzeje. Tak, ale jeśli w pewnym momencie dojdziemy do etapu, gdzie te telomery skrocą się na tyle, że nie, są, że nie jesteśmy już w stanie, albo się do mm. nich, maszyneria nie jest w stanie się do nich przyczepić, albo zaczyna pomijać jakiś fragment ważnego kodu genetycznego, no to już nie może odbudować na przykład mm. wszystkich białek i Murka nie może się dalej odbudować albo replikować, albo stworzyć kolejnej. Tak, fajnie więc... byłoby nadbudować z powrotem. Dokładnie, tak. więc na przykład całą... praca. Więc na... te silniki na... mogą w tym jakoś pomóc. Gdybyśmy prawda? na przykład byli w stanie stworzyć hybrydowe polimerazy DNA. Które odczytują wszystko od początku i bez na przykład, no to być może byłby to jakiś krok do, do jakiś, nieśmiertelności. Takie, takie pracowite pszczołki, hmm. bakterie, które by sprawdzały długość telomera i jeśli jest za krótki, to uzupełniały. D go. Dokładnie, dokładnie. <laughs> No to marzenia, prawda? Ale patrząc z punktu widzenia bakterii, skoro ona ma taką rozdzielczość czasową, mhm. czyli ona żyje zupełnie inaczej niż, niż my, tak? To znaczy dużo szybciej żyje, powiedzmy. Podobnie jak, dlaczego muchy nie tak, nie tak łatwo zabić, jest prawda? Bo mucha też ma dużo większą rozdzielczość czasową niż człowiek, i jak człowiek zamachuje się gazetą, no to dla niej to trwa około tam dwie minuty, czy, czy 50 sekund powiedzmy, zanim ta gazeta w nią trafi, więc ona zdąży wymanewrować sobie. I to też jest jak gdyby ta kwestia tej rozdzielczości czasowej, prawda, że tutaj jak gdyby, no, nie jesteśmy w stanie z nią wygrać w ten sposób. I z punktu widzenia bakterii, to my stanowimy takie środowisko naturalne, które jest właściwie niezmienne chyba, bo jeśli człowiek żyje powiedzmy 80-100 lat, no to taka bakteria to na pewno nie Żyje tak długo, więc raczej, raczej będzie to dla niej, no tak jak dla nas Ziemia, prawda? Czy wszechświat, który no, niby się zaraz skończy, bo tam 5 miliardów i już powiedzmy, będzie po wszystkim, <laughs> ale dla nas to jest i żyjemy w takim krótkim czasie, prawda? Więc to. Te, te skale czasowe i ta rozdzielczość czasowa jest tutaj bardzo taka interesująca tak, i inspirująca. To prawda. to prawda, oczywiście. Jest na pewno ogromna różnica między muchą a bakterią, dlatego że mucha jednak ma mózg, ma układ nerwowy, w związku z czym ma jakiś poziom bardzo fundamentalnej Widzi. świadomości. Mhm. Może niekoniecznie, no, tutaj musimy uważać na to, na to, co mówimy, może niekoniecznie samoświadomości, ale w jakiś sposób odbiera rzeczywistość, informacje i Podejmuje jakieś podstawowe decyzje. Natomiast bakteria nie ma mózgu, nie ma żadnego układu nerwowego. Więc w ogóle pytanie, na ile bakterie są żywe i kiedy. Tak jak w środowisku naukowym oczywiście istnieje to znane konundrum. Pytające, czy wirusy są żywe, czy nie. Niektórzy twierdzą, że są żywe, niektórzy twierdzą, że wirusy są martwe. No nie są organizmami w każdym razie, prawda, czy, czy są? No, zależy, jak zdefiniujemy słownikowo pojęcie organizmu. Mają swoje DNA mają swoją kapsułę, mają mechanizmy, którymi na przykład rozpuszczają błony bakterii, na przykład bakteriofagi i wpuszczają swoje DNA do bakterii, żeby replikowały ich DNA i stworzyły więcej tych wirusów albo na podobnej zasadzie przebiega infekcja ludzkiego organizmu, że też hakują naszą własną maszynerię molekularną mhm. w taki sposób, żeby rozmnażała nie tylko nasze komórki, ale też komórki wirusa i później je wypuszczała. Więc no, niektórzy stwierdziliby, że wirusy są jakąś formą samoreplikujących się, czy może replikujących się istnień, więc powinny być uznawane za żywe. Inni twierdzą, że nie, ponieważ nie spełniają innych warunków, mhm. na przykład metabolizmu. No więc, więc na ile bakteria jest żywa, to też nie jest takie, takie trywialne pytanie, albo na przykład kiedy dokładnie umiera. W środku organizmów takich jak ludzie no wiemy, że... Przynajmniej według koncepcji, którą stosujemy, umieramy wtedy, kiedy przestają płynąć impulsy elektryczne w naszych, w naszych umysłach. Wtedy zwierzę umiera, a wtedy człowiek umiera. A kiedy bakteria umiera, no, kiedy fragment jej maszynerii przestaje działać, kiedy rozpuszcza się błona, kiedy ona przestaje się poruszać, to, to, nie, są, to nie jest do końca trywialne, żeby stwierdzić, kiedy dokładnie następuje śmierć bakterii. No ale właśnie, ale jak nie ma pożywienia, no to przestaje się ruszać tak i jest wydalana z organizmu. No, kiedy nie ma pożywienia, to Bo nie, na przykład bo nie jest w stanie się obronić przed tym wydaleniem, tak? tak hibernować może, no, tak? Czy może na przykład trwać długo? Może po prostu przejść w stan uśpienia i, I czekać na to pożywienie. setki lat mhm. po prostu nie operować. Y więc nie ma, nie ma żadnego czynnika, który sprawiałby, że w magiczny sposób bakteria musi zniknąć. Y on, to jest po prostu. ja Swoją drogą jako taką dygresję powiem, że w czasach kiedy ja chodziłem do szkoły 10 lat temu ponad... To w szkołach uczyło się na biologii czy, czy na przedmiotach naukowych takiego rozróżnienia materii na martwą i ożywioną. Zawsze na biologii mówiło się o komórkach czy bakteriach, które są materią ożywioną, a na fizyce i chemii o materii nieożywionej. I ja pamiętam, jak dużym zaskoczeniem dla mnie było to, kiedy później już po czasach szkolnych zorientowałem się albo tak dogłębnie poczułem, że tak naprawdę ta materia ożywiona jest tak naprawdę stworzona dalej z materii nieożywionej, prawda? Czyli komórki mhm. bakterii, komórki ludzkie dalej składają się tylko z białek, molekuł, a te molekuły z atomów. W związku z czym nie, nie ma czegoś takiego jak magiczna siła życiowa, która jest obecna we wszystkich roślinach i zwierzętach czy żywych organizmach, która sprawia, że one żyją, czy poruszają się, a jedynie są to po prostu zwykłe zasady fizyki, o ile nam wiadomo, bez żadnej magii, które sprawiają, że, że właśnie to wszystko działa. I tym odpowiednikiem siły życiowej w jakiś sposób i są właśnie te maszyny molekularne, co też sprawiło, że, że hmm. się tym tematem tak bardzo zainteresowałem. Czyli struktura tutaj jest ważna, ułożenia hmm. tych nieożywionej Dokładnie. materii, tak? czyli tak. jak ją ułożymy w odpowiedni sposób, no to mamy człowieka, tak? albo mamy bakterie. Jak, jak ta struktura jest zaburzana, no to to po prostu nie działa wtedy. No jeszcze tutaj można by było szukać gdzieś świadomości prawda, hmm. w tym wszystkim, no bo gdzieś to jakoś powstaje i mamy coś takiego chyba niezwykłego, że albo tylko tak sobie mówimy, że to jest coś niezwykłego. No po prostu takie skomplikowanie materii, które pozwala nam na jak gdyby samoświadomość o ocenianie i badanie różnych rzeczy takich, jak o, o których Pan mówi. Tak jest zdecydowanie. No ja bardzo chciałbym wierzyć, że jest w nas coś zupełnie niezwykłego i przekraczającego w jakiś sposób transcendentnie samą materię, ale nic na to nie ale wskazuje. Ale póki co nie mamy na to dowodów. Póki co nie Wręcz mamy. Wręcz odwrotnie na to dowodów. chyba, tak? Mamy Dlatego dowody. niektórzy naukowcy z, z kłaniają się na filozoficznym polu ku determinizmowi czyli takiemu poglądowi że że wszystko co robią żywe organizmy włącznie z ludźmi jest po prostu wyłącznie wynikiem oddziaływania materii i tak naprawdę na nic nie mamy wpływu mamy tylko iluzję wolnej woli I ja Raczej osobiście nie, nie skłaniam się do takiej, do takiej hipotezy, między innymi ze względu na to, że nie wszystko w samej materii jest deterministyczne, na przykład mm -hmm. na poziomie kwantowym no właśnie, mówimy właśnie tutaj o, tym o myślałem, prawdopodobieństwie że... niektórych zdarzeń, czy gęstości prawdopodobieństwa niektórych zdarzeń, a nie o stuprocentowej pewności, która wydaje się być po prostu iluzją makroskali. Mm -hmm. Tak samo teleportacja, przecież do niedawna była uznawana za coś kompletnie niemożliwego, no, ale się teleportują cząstki, prawda? Tak, Więc... cząstki splątane kwantowo mm -hmm. na przykład. Mm -hmm. Więc to ten, ten świat jeszcze nie jest zbadany tak, w takiej nawet nie mikroskali i nie nanoskali, tylko co jest jeszcze głębiej. Mm. Skala kwantowa? Kwantowa, no właśnie, w skali kwantowej, tak. No także to bardzo fajne pole do popisu, żeby no te, te silniki wykorzystać albo z, zacząć budować na wzór naturalnych silników, które będą nam w czymś pomagać. Takim będziemy mieli oprócz tej tabletki, która pomaga na zawał serca, to ja nie słyszałem o tej tabletce w ogóle, że podaje się jakiś chemiczny, tak, środek. Tak, wydaje mi się, że ona jest w fazie testów klinicznych, Aha. czyli zostało już dowiedzione, że, że działa, ale bo nitrogliceryna charakter... to czy tam te inne wydaje lekarstwa, się, które w tej chwili to... to zupełnie co innego, tak. prawda, bo nitrogliceryna mhm. jeszcze od chyba 70-60 lat jest tak. używana w trakcie zawału, mhm. prawda, żeby żeby się tak, uratować. Tak. Mhm. Jesteśmy w budynku biochemicznym i tak czytałem, że przenosicie się Państwo do innego budynku chyba niedługo moja grupa, grupa biofizyki razem z trzema innymi grupami biofizyki z Departamentu Fizyki Skondensowanej, w którym, do którego należymy. Dopiero rok temu właśnie do tego nowego budynku się przenieśliśmy z, z Departamentu Fizyki, więc nie A jest... to była informacja co? stara, tak, rozumiem, że... Być to się... może, być może. Nie, nie jest mi wiadoma na tak, nowa przeprowadzka. Spacerując tutaj w okolicach jest Muzeum Fantastyczne Historii Naturalnej. Mnóstwo dzieciaków i wielka frajda dla nich. Parę zdjęć porobiłem tak że słuchacze mogą też sobie zajrzeć do galerii i tam zobaczyć te zdjęcia. Ale przypomina mi to trochę, może nie układem, ale takim wyglądem ten kampus tutaj, to znaczy ten, ten ośrodek naukowy, troszkę tak jak Polite teren Politechniki Warszawskiej i pewnie innych, innych uczelni też, gdzie są stare budynki, bardzo stare, i wśród nich wyrastają te najnowsze, takie zupełnie odróżnialne architekturą. Jak pan ocenia tutaj rozwój taki właśnie, jak, jak, to, się, jak to się odbywa, jak to ta, ta nowoczesność wkracza? I czy ona pomaga? Czy te nowe pomieszczenia są rzeczywiście bardziej funkcjonalne niż te stare? Czy ciągle jednak w tych starych murach, tak jak w bibliotece studenci siedzą, no, nic się nie zmieniło. Specjalnie trzeba mieć półkę z książkami. Właściwie się zmieniło, no bo można z internetu korzystać i można było bibliotekę mieć całą właściwie na jednym małym urządzeniu. Ale jednak biblioteka jest takim miejscem, gdzie można się skupić i jest to potrzebne. Jak te nowe budynki? Trzeba oceniać, że one są bardziej przyjazne dla nauki czy mniej. W naukach ścisłych, a nie humanistycznych, oczywiście sprzęt, na którym pracujemy, jest absolutnie kluczowy do rozwoju danej dziedziny naukowej, dlatego budowa nowych budynków i, i przede wszystkim ich wyposażanie jest absolutnie kluczowa. Więc to jest duża zaleta i w rozwoju nauki i w Edukacji, bo przecież uniwersytety mają hmm. również funkcję być może przede wszystkim edukacyjną. Ja sam doświadczyłem różnicy w Poziomie wyposaż wyposażenia i sprzętu podczas moich um, studiów. Ja najpierw po maturze przez rok studiowałem na AGH w Krakowie, a później tak się złożyło, że z tych studiów zrezygnowałem i przyniosłem się do Londynu i tam w Londynie zrobiłem studia inżynierskie i później magisterskie. No i mimo, że studiowałem podobny kierunek na obu uczelniach, to jednak poziom wyposażenia był gigantycznie m, nieporównywalnie lepszy, w, na przykład na UCL w Londynie, na University College London. I to było bardzo wartościowe, bo na przykład w grupie osobowej studentów mieliśmy 50 różnych maszyn, więc każdy w parach mógł na niej eksperymentować i testować, hmm. a nie tak jak przydarzyło mi się na poprzedniej uczelni, że na przykład była jedna maszyna i wszyscy 100 studentów obserwowało jej hmm. działanie. Więc oczywiście bardzo ważny jest sprzęt i nowoczesne budynki. Natomiast no, jest też aspekt taki kulturowy i tradycji. Który sprawia, że architektura z wieków średnich, czy renesansu, czy powiedzmy generalnie ostatnich 500-800 lat, w jakiś sposób chyba przemawia do nas silniej, jest może trochę piękniejsza, bo była budowana na chwałę króla, albo boga, albo religii, albo wielkich oligarchów, czy, czy znanych szlachciców. Dzisiaj budowane są budynki w w sposób głównie pragmatyczny, więc one niekoniecznie muszą być piękne, muszą być tylko pragmatyczne i to może nie zawsze być tak inspirujące czy tak odświeżające umysł, więc... Bardzo się cieszę z tego, że tutaj w Oksfordzie mamy budynki ośmiusetletnie, między innymi, które, których fasady sprawiają, że człowiek jakoś tak staje się od razu bardziej uduchowiony, kiedy koło takiego budynku przechodzi. Trochę tak, trochę metaforytę, jak metaforytę. po muzeum się nie. chodzi, nie? Tutaj. Tak, tak. Miasto jest fantastyczne. A jak pan trafił do Oksfordu? Jak to się stało? po prostu zaaplikowałem na, na doktorat, szukałem dobrych grup, które zajmują się, ponieważ po skończeniu swojego, swoich inżynierskich i magisterskich studiów wiedziałem, że chcę się zająć czymś związanym z nanotechnologią. Gdzie pan kończył? W Londynie na UCL University Aha. College London i wiedziałem, że chciałem zajmować się czymś związanym z silnikami molekularnymi właśnie z tą maszynerią nanorobotyką. No i znalazłem kilka takich grup, między innymi ta tutaj w Oksfordzie, po prostu za, zaaplikowałem do niej i, i dostałem propozycję, żeby zrobić tutaj swoje, mhm. swoje badania. Szuka pan innego miejsca, czy tu jest tak dobrze, że już nie trzeba? Myślę, że w tym momencie, po skończeniu doktoratu, poszukam raczej możliwości. Pra takiej pracy, która daje trochę szybsze możliwości aplikacji do świata rzeczywistego, to znaczy chciałbym tego rodzaju technologię, nad którą pracowałem do tej pory, zastosować na przykład w tak zwanym Brain Computer Interface, czyli są, są takie inicjatywy jak na przykład Neuralink, które postulują chipy wszczepiane mm -hmm. do mózgów, które na przykład mają umożliwić osobom sparaliżowanym poruszanie z kończynami albo używanie smartfonów, in in interfejsów komputerowego dzięki włącznie powiedzmy myśleniu. Raczej spodziewam się, że to nie będzie poszukiwanie innej uczelni, tylko raczej innej prywatnej przedsiębiorczej firmy, mm. dlatego że struktura akademii jest taka, że nie do końca zależy Akademii na jak najszybszym produkowaniu czegoś, co można sprzedać, prawda? No, żyjemy w świecie kapitalistycznym, więc tutaj zdecydowaną przewagę mają firmy, które monetyzują produkty, a nie odkrywają rzeczy tylko dla własnej satysfakcji. Więc, więc... Ale patentuje się też odkrycia, jakieś wynalazki, prawda? I uczelnia potem ma motywacyjna... taki patent. I... Tak, ale no, uczenia nic nie produkuje, uczenia mhm. niczego nie, nie tworzy. Czy chciałby Pan przejść do działania? Tak? Zdecydowanie Rozumiem. tak, jestem bardzo głodny tego, żeby, żeby móc widzieć efekty swojej pracy w codziennym życiu. A już Pan widzi, jak to można by byłoby połączyć, to, to co Pan obserwuje z tym, co można by było zaprojektować, wyprodukować? Na pewno chciałbym iść w tym kierunku. Na przykład takie chipy wszczepiane do mózgów no, muszą łączyć się z neuronami w jak najbardziej precyzyjny sposób i z jak największą ich ilością. Mhm. W tym momencie ta firma Neuralink po prostu wyprodukowała swojego robota, który tak jak trochę jak maszyna szyjąca łączy pojedyncze przewody elektryczne z tego chipu z pojedynczymi mhm. neuronami, ale no jest to oczywiście po pierwsze jest to tak zwany approach top-down, czyli z góry w dół, czyli staramy się Jakimiś wielkimi maszynami, wielką maszynerią trafić w jakieś elementy tego neuronu, a moim zdaniem znacznie bardziej efektywne i precyzyjne byłoby podejście tak zwane bottom-up, czyli kiedy na przykład te pojedyncze maszyny molekularne łączą. Dwie rzeczy, które chcemy na przykład ze sobą połączyć, czyli mm -hmm. koniec przewodu elektrycznego z końcem jakiegoś neuronu. No i możemy do tego wykorzystać na przykład różnego rodzaju silniki molekularne, które coś by transportowały, albo jak ten silnik wici w bakterii, który coś porusza, albo jak takie dyneiny, kinezyny, mm. majozyny, czy jeszcze innego rodzaju maszyneria. Jak no maszyneria i pewnie też mogłyby połączyć przerwany rdzeń kręgowy, to o czym rozmawialiśmy też przy okazji nanoelektroniki, no bo to są elektryczne sygnały, które wystarczy taki przewód, taki obejście. I taki bypass zrobić. Tak, tak. tak się wydaje, mhm. prawda? I wtedy, I wtedy ktoś może odzyskać władzę w nogach, na przykład, prawda? Mhm. Ktoś sparaliżowany. Coś, na co pewnie się czeka, i, i chyba, chyba to już widać na horyzoncie. Miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję. Pan Michał Wójcicki był moim gościem, a ja gościłem u niego tutaj w Oksfordzie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. To był 179 odcinek podcastu Nauka XXI wieku pod tytułem Wielkie Maszyny Molekularne. Nagrany został podczas mojego pobytu w Oksfordzie z doktorem Michałem Wójcickim. Ten i pozostałe odcinki nagrane są dzięki wsparciu słuchaczy. I bardzo za to wsparcie dziękuję, bo dzięki temu wsparciu mogę realizować misję przekazywania wiedzy tym, którym chce się polepszać nasze życie, przyczyniając się do rozwiązywania naszych codziennych problemów i odkrywając przed nami świat skali mikro i nano. Najhojniejsi z patronów to Tomek Faber, Dorota Kozielska, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Ireneusz Luśnia, Żenia Mateszka, Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Piotr Prochenka, Marek Puczkarski, Tomasz Rogawski, Michał Skrzypek, Łukasz Słabicki, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Od poprzedniej audycji otrzymałem darowizny na konto osobiste od Damiana z Gdańska 25 zł. Bardzo dziękuję i Krzysztofa z Kędzierzyna Koźle 5 zł. Dziękuję również. A także bezpośrednio na PayPal darowizny cykliczne od Denisa 20 zł i Sebastiana 10 zł. Bardzo dziękuję za te wpłaty. Na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski przybyła jedna anonimowa patronka. Witam serdecznie. W newsletterze, oprócz przydatnych linków i opisu odcinka, zamieszczam polecane przez moich rozmówców książki. Są tam też ilustracje, czyli zdjęcia tych książek, więc warto włączyć możliwość oglądania obrazków podczas przeglądania maila. Będę bardzo wdzięczny za powiadomienie znajomych, Waszych znajomych, drodzy słuchacze, jeśli ten podcast się wam podoba. Komentarze i oceny bardzo pomagają w rozpowszechnianiu podcastu, by mógł dotrzeć do nowych odbiorców. Niech nas będzie więcej. We wstępie do odcinka wykorzystałem muzykę Bartosza Klimaszewskiego, którego nagrania można znaleźć na Spotify. Gorąco zapraszam, to bardzo ciekawa muzyka. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. Bardzo dziękuję za wasze listy, które otrzymuję na adres boryskozielski@gmail.com gmail.com i proszę o więcej. Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi. To już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia, Borys Kozielski.